Jak by pan podsumował te 35 lat służby? O, mogę jedno powiedzieć, że przebiegło to tak krótko, bo tak szybko. Wydawało się, że początek był wczoraj, a już jest koniec. Dużo się wydarzyło, dużo pewnie o tym by mówić, no ale myślę, że nie jesteśmy w stanie tego wyczerpać w trakcie krótkiej rozmowy. A podsumowania, to co powiedziałem tutaj w trakcie uroczystości, ogromna zmiana jakościowa w Państwowej Straży Pożarnej. Dużo się zmieniło i organizacyjnie, jeżeli chodzi o wyposażenie sprzęt, i cieszę się, że było mi dane w tym okresie być w służbie, pracować, widzieć to wszystko, jak to się zmienia. Zmienia się zdecydowanie na lepsze i mam nadzieję, że Państwowa Straż Pożarna dalej będzie się rozwijać i umacniać jako profesjonalna służba ratownicza, bo przecież nie tylko pożary to są naszą dziedziną zajęcia się, dziedziną ratowniczą. Stanowią one, nawet nie stanowią połowy tych zdarzeń, które realizujemy, więc życzę Straży Pożarnej wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będzie dalej rozwijała się dla pożytku mieszkańców całego naszego kraju, a tutaj jeżeli mówimy w odniesieniu do naszej komendy, to dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu limanowskiego. Czy czuje się pan spełniony zawodowo? No tak jak powiedziałem, chyba tak. No cóż można chcieć więcej. Przyszedłem tu jako strażak, odchodzę jako komendant po 35 latach służby. Odchodzę, myślę, że w poczuciu spełnienia, no pewnie zawsze można jeszcze wiele rzeczy byłoby pewnie zrobić lepiej. No ale tak to jest, nie wszystko się w życiu udaje, nie wszystko wychodzi, ale myślę, że osobiście jestem zadowolony. A czy ma pan już jakieś konkretne plany na przyszłość? Powiem szczerze, że z tymi planami to jest tak jakoś dziwnie, że staram się nie planować. No tak w życiu jakoś bywa dziwnie, że to co się planuje, to nie zawsze się spełnia i takie dalekosiężne plany już wielokrotnie zdarzało się, że no, człowiek sobie planuje co innego, dzieje się co innego. W związku z tym na razie bez większych planów, na razie myślę, że pewnie są obszary, w których bym się chciał realizować i myślę, że dotyczące działalności społecznej, tu oczywiście to co wspomniałem, na pewno nierozerwalna więź dalej ze strażakami, a już teraz na płaszczyźnie ochotniczej służby w Straży Pożarnej. No i oczywiście pewnie jest innych parę fajnych rzeczy, które jeżeli się uda zrobić, no to pewnie możemy się znowu spotkać, ale to wtedy już powiemy na pewno, że coś się dzieje. A natomiast, no tak jak mówię, z planami to bywa różnie, więc na razie nie chciałbym o tych planach mówić.